sterczących pięści, piersi pan nie lubi? Czy w ogóle pan lubi, jak coś sterczy? Ale mogą być. Proszę pana, tylko nie znoszę koziego cycka. Przepraszam, a co to znaczy? Taki cyc w szpic byle jak, gdzie idący. Obrzydliwy, kozi cyc, tak. Przepraszam, czy jest jakaś właścicielka koziego cycka? Nie ma. Są cztery, tu widzę. Nie pokażę. Nie, 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 panie Franciszku. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra muzyka, dobra muzyka. Panie Franciszku, oni przychodzą spontanicznie. Niech się, może te dziewczyny żyją w niewiedzy, że mają kozie cycki. To nie pokażą. Ale która tak... Panu? Proszę pana. No dobra. Cyc może być stojący albo leżący. Byle był ładny. A ładny to znaczy? To znaczy o idealnym kształcie, o idealnym kole podstawy. Teraz... to jest moje przysłowie. Cyc nie kutas nie musi stać. Może trochę pana uspokoję, panie Franciszku? Bo pan mnie zaczyna szarżować. Może pan ze mnie przestanie wyciągać już. Nie, bo pan jesteś fenomenalnym piewcą urody kobiecej. Tylko że tak, dlaczego pan nie lubi piersi silikonowych? Trzymał pan kiedyś w rękach... Tak, fajne... tak, obrzydlistwo. Obrzydlistwo? Obrzydlistwo. Ale one zawsze wracają. Może pan robić z nimi, może pan nawet statki z nimi robić, puszczać, one wracają. Co panu przeszkadzało? Cycz musi mieć jedną rzecz. W sensie pierś biust. Tak, ja lubię słowo polskie cyc. Jest taki zespół nawet, Big Cyc. Duży zespół. No coś mi tam dzieci mówiły, że istnieje. Dziadziusiu, jest taki zespół Big Cyc, polubisz. I... silikonowego cyca pan tak w rękę nie weźmie, nie poczuje pan własności cyca. Cyc musi odrobinkę opadać, bo jeszcze jak się rysuje, to ładnie tu kreska, jest ładny cień rzuca wtedy. A poza tym cyc, który lekko opada, daje ogromne poczucie własności. To znaczy? Bierze się go w rękę i jest poczucie własności. Mój. To mój cyc, tak? Mój cyc, mój ty, tak. Cycu, mój. Tak. Albo nawet i dwa. Tak. Wie pan, ja mam doświadczenia z kobietami, które miały i one też jakby tak miałem poczucie własności. Takie jędrne poczucie własności. Mnie to nie przeszkadzało. Tylko nigdy pan nie mógł go w rękę tak o wziąć. On panu wylatywał jak gołąbek z ręki. No dobrze, panie Franciszku. Pan miał opinię Playboya. Pan ma chyba opinię Playboya, panie Franciszku. Ja nie miałem w ogóle powodzenia u kobiet, muszę panu powiedzieć. Ale chyba dlatego, że pana najczęstszym, bo tak jak trochę popytałem o pana, to podobno pan bezceremonialnie potrafił podejść do kobiety i powiedzieć: pokaż cyc. A pokaż cyc, to mówiłem. To się zgadza. I pan się nie dziwi, że pan potem nie miał powodzenia, no? No i pan powie jakiejś dziewczynie: pokaż cyc, zobaczymy, co zrobi tutaj. Nie, tutaj nie ma ani jednej kobiety na sali, która by... tak? Tak? Gdy powiem, teraz pani pokaże cyc, która by pokazała. Czy jest jakaś kobieta, która by pokazała cyc tak bezinteresownie dla sztuki? Jest, proszę bardzo, pokaż. Panie, niech pan powie, błagam pana. Niech pan jej powie. Cisza, robimy happening. Niech pan powie. Panie Franciszku, ja pana bardzo proszę, żeby ona pokazała cyc. No, podniosła rękę. Dobra, cisza. Cisza. Lampę na tą panią i niech pan powie te dwa magiczne słowa. Pokaż cyc. Jezu, takie pokaż. Pan Franciszek nie mówił o warunkach. Jeszcze raz, no skoncentruj się. Wyrwałaś się, nie? No. Ale właśnie nie wyrwie. Nie, taki cyc to ja mogę pokazać. Nie. Mówiłem, że... Czy jest jakaś inna, bardziej odważna, która nie za kulisami? Dziewczyny, coś tam widzę, tak? Zamieszanie? Tak, coś naraza się, nie? A pan się, a na przykład interesuje się pan muzyką współczesną? Pan ma dwóch synów, prawda? W wieku takim młodzieżowym. Czy oni na przykład słuchają hip-hopu? Czy do pana przemawia? Nie, oni siedzą w filharmonii stale. W filharmonii siedzą? Tak. A co, tam jest jakiś tani bufet? Dlaczego? Co oni tam robią? Przepraszam. No muzyki Franciszu, słuchają. No niech pan mi nie mówi, ja przeczytałem, że jeden z pana synów zbiera obcięte własne paznokcie. A jeden jest to bardzo dziwny człowiek, jako gust muzyczny, to jest taka miększa awangarda, że tak powiem, to wszystko... Czyli nie słuchają, to mój kraj, to moja rzeczywistość.
Ja to była muzyka. Może słuchają, ale nigdy mi o tym nie opowiadali. Wiem, że do Filharmonii chodzą regularnie. A może oni mówią, tato, idziemy do Filharmonii i idą na koncert hip-hopowy? Nie, oni nie kłamią. Nie kłamią? A dlaczego, niech pan mi powie, dlaczego pana syn zbiera obcięte własne paznokcie, a drugi chodzi jako śmieciarz i wyciąga... Nie, to ten sam. To ten sam, żeby żonę zgorszyć. Swoją czy pana? Z moją żonę, swoją matkę. Ale nie niepokoi pana to, jak on przynosi mi, tato, zobacz, z nogi obciąłem paznokieć, zobacz, jaka symetria. No, panie Franciszku. No, pokazuje mi nieraz. I co pan wtedy robisz? Mówisz, cudnieś to obciął, obcinaczem tymi nożyczkami. Nie no, oglądam zainteresowaniem. Bo od paznokieć z ręki bardzo łatwo jest obciąć ładny, równy półksiężyc. A u nogi to nie jest tak łatwo obciąć ładny półksiężyc. A on zbiera tylko półksiężyce, czy też zbiera... Przeważnie udane obcięcia. Udane, czyli takie, że tak powiem, przepraszam, nie wiem, bo tak tu może... Tak po prostu chodzi o to, że... Po owalu, tak? Po owalu, żeby ładnie... Aha, przepraszam. A jak kwadracik mu wyjdzie? To nie wchodzi do kolekcji. To jest taka gorsza... Przepraszam, bo mi to jeszcze skarpeta nie wyszła. Przepraszam, panie Franciszku. Ale czy pan uważa, że to jest artystyczne hobby? Oj, trochę się zgrzałem, przepraszam. Proszę pana, uzbierać swoich paznokci... To jest nie byle co. Panie... Ale poza tym... Panie Franciszku, ja idę do zakładu pedikiry i oni mi dadzą w pół godziny taki. I co, będę... Czy wy starowiejscy nie macie odjazdu za bardzo? Ale proszę pana, ale on poza tym, będąc na pierwszym roku rzeźby, wygrał konkurs architektoniczny na rozbudowę Powiśla. Myślałem, że tam na wielką figurę paznokcia. Nie. Czyli, że to wie pan, to pomaga w wielkich dziełach. A dlaczego pan swojemu synowi chciał dać na imię Belzebub? Dałem mu, tylko mnie rodzina zlikwidowała. On byłby Belzebub Starowiejski? Antoni Belzebub Starowiejski. Wyobrażam sobie pan, jak on idzie do komunii. Belzebub jest na sali? No to właśnie mój brat, ksiądz prałat, z mamą moją i z żoną zlikwidowali mu to. Wracam z Nowego Jorku i nie ma mojego ukochanego syna Belzebudka. Czy pan na pewno kocha swoich synów? No na pewno. I to takim maczkiem, tak. To jest ten główny gorszyciel, idealnie równe te, no Romek Opałka by tak równych wierszy nie popisał. No widzi pan, starałem się, całą noc pisałem. Panie Franciszku, ja bardzo dziękuję za wizytę. Mam nadzieję, że z tego programu wyniesie pan także nowe doznania co do wartości, jakimi dzisiaj są media. Bierzemy naszą koleżankę i idziemy na zaplecze, prawda? Bo jesteśmy umówieni, wie pan. To ta była. Czy pan jakąś inną upatrzył? To może Och, być? Och, to nie wypada. Nie, no ale ona się sama... Po programie nie wypada. Nie, ale ona się sama zgłosiła, no teraz będzie się głupio, że pan nie chce obejrzeć, no. Nie, po programie to nie wypada. To co, ostatnia szansa, damy jej ostatnią szansę? Dziewczyno, wchodzisz w to? Dobra, może być cud z koleżanki? Może być. Może być, no. Dziewczyny, no. Tu nie chodzi o to, żeby podziwiać, jak jest, tylko chodzi o akt odwagi, skoczenie z mostu, pokazanie cyca i tak dalej. To w takim razie umówmy się tak. Dobrze, dobrze, dziewczyny, już mamy dwie dziewczyny, panie Franku. Tak? Panie Franeczku, kochany, mamy już dwie dziewczyny, także powoli kończmy program. Moi drodzy, ten program nazywał się Kuba Wojewódzki, jak zwykle w niedzielę. Moimi gośćmi był Franciszek Starowiejski, Marcin Prokop, niech pan jeszcze zostanie. Teraz umówimy się tak, my powoli wygasimy światła, dziewczyny na zaplecze, a oni niech się domyślają, co tu się będzie działo. Panie Franciszku, tak zrobimy? No. Ja przede wszystkim muszę... A, bo żona usłyszy, nie mogę powiedzieć. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Poczekajcie, jeszcze nie koniec. Nie wyłączajcie. Nie, nie, niech pan powie, nie, niech pan powie, co? Zajarać, tak? Co? Zajarać pan chce? Do malnego papierosa zapalić. Papierosa? A może być marihuana? Nie, bo po tym się kaszle. Kończymy! Kończymy ten program! Dziewczyny, wychodzimy! Dziękujemy bardzo!